Jak tam moje świnki? Kolacja zjedzona? Tak, tatusiu. Teraz możemy iść spać. No to życzę wam kolorowych snów. Dobranoc, tatusiu. No a tata świnka wreszcie może oglądnąć swoje wiadomości. He? Co to takiego? Skąd się biorą te hałasy? Co to tam się dzieje? Traktor tu jeździ? No takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Gdzie ten traktor? No, uciekł mi, nie zdążyłem. O, no nic, idę z powrotem do środka. Pewnie już nie wróci. No, tak jak myślałem, spokój jest. O nie, znów! Ej, proszę pana, proszę zatrzymać traktor! Niech mi pan wytłumaczy, dlaczego akurat teraz pan musi to robić? Przepraszam bardzo, ale akurat teraz mam czas. No ale już jest późno, moje dzieci już dawno śpią. A co jak pan je obudzi? Będą złe. No trudno, ja muszę skończyć pracę, a jutro już mam inne zadania. A musi to pan robić jakoś... Tak głośno, nie może pan to troszkę robić ciszej? Ciszej? Jak ma traktor działać ciszej? Wie pan co? Mam pomysł. Pomogę panu. No dobrze, dobrze, ale jak pan chce mi pomóc? I tak musimy traktor używać. I tak będzie głośno. Zaraz panu pokażę. Niech pan patrzy i podziwia. Traktor wcale nie jest potrzebny. Jestem silna świnka. Ojejku, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Boże, jaki ty jesteś silny. No i praca skończona. Szybciej niż pana traktor i o dużo, dużo ciszej. Aż wierzyć mi się nie chce, co ja widziałem. Och, może pan by chciał u mnie pracować. Oj nie, nie, dziękuję. Spójrz, George, jakiego mamy silnego tatusia. O, po ciężkiej pracy należy mi się odpoczynek. O, najważniejsze, że dzieci się nie obudziły.